Łukasz Piątek na pewno zadowolony po tym spotkaniu. Pierwsza runda, pierwszy mecz rundy rewanżowej, można powiedzieć wiosennej, bo i pogoda się dostroiła do tego wszystkiego. No i ŁKS tak jak rozpoczął w Głogowie, tak rozpoczął także na swoim boisku Srobrzym. 2-0, mecz nie powiem, że lekki, łatwy i przyjemny, ale wydaje się, że właściwie przez większość pod waszą kontrolą. No myślę, że tak, że te bramki na samym początku ustawiły trochę spotkanie i łatwiej się nam grało. Cieszymy się z tego, że wygraliśmy. No właśnie, w pierwszej połowie taka dominacja absolutna. Właściwie tych bramek mogło padać jeszcze więcej. Ja wiem, że nie można być zbyt pazernym, bo nie wszystko, co leci do bramki, to wpada, ale wy mieliście kontrolę przynajmniej w pierwszej połowie taką absolutną. Tak, mieliśmy kilka prezentów w pierwszej połowie, gdzie gdybyśmy troszeczkę lepiej wykończyli sytuację, to wynik mógłby być wyższy. Aczkolwiek na pewno cieszymy się z tego, że pozostałe sytuacje wpadły i że wygraliśmy. Właśnie, a co się stało w drugiej połowie, że rywal no miał także jakieś tam swoje okazje pod bramką ŁKS-u? Czy to wynikało z tego, że wy, nie wiem, jakoś podświadomie się cofnęliście, czy jednak no, oni za wszelką cenę próbowali jakiegoś honorowego gola tutaj strzelić? Myślę, że my też troszeczkę się otworzyliśmy, bo chcieliśmy jeszcze kolejną bramkę strzelić. Szliśmy mocno do przodu, te odległości były trochę większe, na pewno rywal też nie ułatwiał i walczył do końca, więc tę sytuację sobie stworzył. No ale cieszymy się z tego, że nic nie strzelili i że wygraliśmy. No właśnie, to jest kolejny bardzo udany występ ŁKS-u. Jeszcze 3 takie zostały do końca tego roku właściwie, no może nie daj rundy. Jesteście w dobrej formie, to właśnie dobrze, że jeszcze jakby regulamin pozwolił wam zagrać teraz. No można tak na to spojrzeć, że teraz jeżeli jeszcze będziemy grać, to na pewno będzie nam, wydaje się, łatwiej, aczkolwiek mecz meczowi nierówny i na pewno w każdym kolejnym spotkaniu będziemy walczyć o 3 punkty, a gdzie nas to zaprowadzi, to zobaczymy.